Rekolekcje oddanie 33 z ojcem Wenantym Katarzyńcem. Dzień 29. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu. Modlitwa do Ducha Świętego. Duchu Święty, przyjdź. Oświeć mrok umysłu. Porusz moje serce. Pokaż drogę do Jezusa. Pomóż pełnić wolę Ojca. Duchu Święty, przyjdź. Maryjo, któraś najpełniej przyjęła Słowo Boże, prowadź mnie. Duchu Święty, przyjdź. Wprowadzenie. Słowo poświęcenie pochodzi od łacińskiego słowa consecratio, które tłumaczymy także jako konsekracja. Słowa poświęcać i konsekrować znaczą tyle, co uczynić świętym poprzez ofiarę złożoną Bogu. Poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu, to znaczy konsekruję się Twojemu niepokalanemu sercu. Chcąc oddać coś z tej rzeczywistości, wielu świętych i mistyków nazywało całkowite oddanie się Maryi aktem wymiany serc. Jednym z nich był święty Jan Eudes. Co to oznacza? To bardzo proste. Ja oddaję Maryi moje serce, a ona oddaje mi swoje niepokalane serce. Święty Ludwik Grignion de Montfort pisze: dusza Najświętszej Dziewicy odda się Tobie, by wielbić Pana. Jej duch zajmie miejsce Twojego, by radować się w Bogu, swoim Zbawcy. Traktat nr 217. Niech przykład życia oraz nauczanie Ojca Wenantego pomogą nam żyć naszym oddaniem się Jezusowi i Maryi w pełni, całym sercem, całą wolą i całym życiem. Z nauczania Ojca Wenantego o trzech rodzajach ludzi. W sprawie zbawienia bywa tak nieraz, jak w sprawie zdrowia cielesnego. Są chorzy, którzy w zapamiętałości jakiejś niewytłumaczonej odrzucają wszelkie lekarstwa. Są inni, co pewnych leków zażywają. Są wreszcie tacy, którzy wszystko przyjmują, co tylko do uzdrowienia przysłużyć się może. Podobnie wśród chrześcijan. Znajdują się tacy, którzy ofiarują Bogu same tylko pragnienia. Są inni, co Mu ofiarują niektóre czyny. Są i tacy, którzy Mu oddają całą istotę swoją. Nad tym zastanówmy się, by poznać, jakie jest zwrócenie się nasze do Boga. Czy rzeczywiste, szczere? Rozważ swoje usposobienie pod tym względem. Chcesz się zbawić, uświątobliwić? Lecz do tego trzeba koniecznie pracy, modlitwy, uczęszczenia do sakramentów świętych, unikania okazji, poskramiania namiętności. Pragniesz li tego wszystkiego? Wezwanie dnia. Pomódl się dzisiaj przez wstawiennictwo świętych Franciszka i Hiacynty o łaskę dziecięcego serca, które oddaje się całkowicie i natychmiast. Serca, które z całych sił przyjmuje Boże wezwania. Zaproszenie do poświęcenia się niepokalanemu sercu Maryi jest Bożym wezwaniem, które możesz przyjąć całym sercem dziś, tu i teraz, jak dziecko. Jeśli chcesz to uczynić, powiedz dziś Maryi: Maryjo, chcę się Tobie poświęcić i chcę prowadzić innych do takiego poświęcenia. Akt oddania. Dopisz dziś na swojej kartce: poświęcam się całkowicie Twojemu niepokalanemu sercu. Świadectwo z rekolekcji Oddanie 33. Jestem nowym stworzeniem. Przez 33 dni przygotowań odkryłam na nowo samą siebie, swój potencjał i swoją wartość jako umiłowanego Bożego dziecka, dziecka Maryi. Pragnę odwzajemnić miłość z nieba i dać z siebie jak najwięcej. Już w pierwszym tygodniu działy się dziwne rzeczy, które najwidoczniej miały na celu rozproszyć mnie i odciągnąć od trwania na modlitewnym skupieniu. Mimo to czułam na ramieniu jej niesamowitą matczyną rękę i pewność, że jest obok. Przeżyłam spowiedź z całego życia, do której przygotowywałam się sumiennie przez kilka dni i która przeszła moje najśmielsze oczekiwania. Jestem nowym stworzeniem. Po zawierzeniu nic nie jest już takie samo. Zawierzeniem po prostu się żyje, ono zostaje w sercu i wyznacza kierunek. Choć nie brakuje mi trosk codziennego życia, mam tę ciężko wytłumaczalną pewność, że ona jest obok. Mama, mamusia.
Jej obecność jest tak odczuwalna, że nie boję się przyszłości. Ufam. Gdy upadam, ona mnie podnosi, prowadzi do swojego syna. Nie modlę się już w swoich intencjach, bo wiem, że ona wszystkim się zajmie. Wszystkie modlitwy oddaję jej, aby rozdzieliła je dla tych, którzy potrzebują ich w tym momencie najbardziej. Pokochałam różaniec, który wcześniej wydawał mi się długi i nudny. Teraz jadąc do pracy i z pracy codziennie towarzyszy mi ta modlitwa. Oddałam Maryi całą swoją rodzinę i swoje małżeństwo. Spokój i radość, którą odczuwam w sercu, jest nie do opisania. To po prostu trzeba odczuć samemu. Maryja postawiła na mojej drodze osoby, które zaprosiłam do podjęcia aktu zawierzenia, czego też dokonały. Uważam, że Maryja sama wybiera osoby, które chce zaprosić do szczególnej współpracy, bez względu na to, jak bardzo czujemy się czasami niegodni. Skoro słuchasz tego świadectwa, może to znaczyć, że ona wybrała właśnie ciebie. Nie odmawiaj jej. Agnieszka. Modlitwa o beatyfikację czcigodnego sługi Bożego Ojca Venantego Katarzyńca. Boże w Trójcy Jedyny, bądź uwielbiony za wszelkie dobra, którymi napełniłeś sługę Twego Venantego. On przez życie według rad ewangelicznych i gorliwą posługę kapłańską w Kościele stał się przykładem dla Twoich wiernych. Wynieś, Panie, tego sługę Twego na ołtarze, abyśmy lepiej mogli Tobie służyć. Mnie zaś udziel łaski, o którą pokornie proszę, za Jego wstawiennictwem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Skrócony kalwaryjski akt zawierzenia. Niepokalana Matko Jezusa i moja Matko Maryjo, Pani Kalwaryjska, pragnę być cały Twój. Twojemu niepokalanemu sercu zawierzam całego siebie, wszystko czym jestem oraz całą moją rodzinę. Najlepsza Matko, chroń mnie i moich bliskich od złego. Uproś nam u Jezusa serce proste i pełne miłości, a także mądrość, abyśmy potrafili odróżnić dobro od zła. Pani niepokalana, prowadź nas bezpieczną drogą do Jezusa. Amen. Był to fragment rekolekcji Oddanie 33 z ojcem Venantym Katarzyńcem. Pełna wersja rekolekcji jest dostępna w formie książki, którą można zamówić przez stronę www.venanty.pl.